Po zadaniach pod ziemią kolej na wodę. Pływanie na mini pontonach i wiosłowanie. Większość z nich nie potrafi zrobić użytku ze swoich długich ramion. Mielą wodę, marnując siły. Źle dociążają ponton i potem mają zbyt duże zanurzenie z przodu. Zero myślenia, a to przecież jak pływanie na dmuchanym materacu. Metrów pływania na pontonie to dla siódemki prawdziwa mordęga. Interesuje mnie tak naprawdę liderzy, którzy tam są, ludzie, którzy mają jakieś pewnego rodzaju predyspozycje do dowodzenia. My zrobimy teraz taki mały chaos. Dajemy im 4 zadania naraz. Mają opanować w jak najkrótszym czasie kodeks uczestnika selekcji. Oczywiście dostają tekst tylko na jednej kartce. Muszą nauczyć się składania i rozkładania beryla. Muszą nauczyć się ładowania magazynka, czyli norma taktyczna. Dostają 10 map danego obszaru i muszą się wdrożyć, mówiąc tylko topograficznie. W początku będzie jeden wielki bałagan, a później liderzy jak gdyby przejmą to wszystko. To nas interesuje. Jest pokryte, to odlicz się już. No i zaczyna, jak tu już jest, to pierwszą piątkę odliczcie, już będzie szybko. To właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i pierwsza broń. Idziemy, chodźcie. Czyli idziecie się uczyć. Pierwsza broń, już nie róbmy demokracji za dużo. Szybko znalazł się lider i o to nam chodziło. Widać, że ósemka nie tylko z racji wieku posiada w grupie autorytet. My mapy napieramy, gdzie mapy idziemy tam. Zmiana w koło. Co? Fajnie jakby... Suwadła z tłokiem? Jeszcze raz. Nie, to jest całe. Południowka. Tą, którą przyszliśmy. Nie. Tą drogą chyba szli. Tak, południówką. Słuchajcie, ta niebieska linia to jest granica poligonu może? W którym tu? No idzie taka szeroka ciągła. Całym swoim postępowaniem z dumą będę pokazywał hart ducha, konieczny, by prowadzić walkę do końca. Odkryliśmy złoty patent, żeby się nie kłócić. Pomogło nam tym drzewo. Brzoza, bo w wojsku zawsze jest brzoza. Bary, bierzesz ekipę na swoją komendę. Kolumna dwójkowa, kierunek Prostynia. Kolejne kilometry marszu w ramach przerywnika między testami. Co jeszcze ich czeka? Przez 2 godziny wykonujecie ukrycie. Po 2 godzinach, kiedy usłyszycie klaksony, to jest sygnał, że my weszliśmy w ten rejon. Trzeci dzień selekcji na poligonie. Pozostało 45 uczestników. Przed nimi zadania z maskowania. Komu uda się przechytrzyć instruktorów? To wszystko w następnym odcinku. Jak się nazywa? 8. A jest twoje nazwisko? 8.